Cześć, witam Was w dzisiejszym odcinku, w zasadzie poradniku. Stwierdziłem, że po prostu nagram taki poradnik. Wiem, że już jakiś taki jest, ale możliwe, że po prostu tam jest bardzo szczegółowo to wyjaśnione. A co wyjaśnione? Oczywiście czarty mapki. Jak widzicie, jestem na nawigrafie właśnie, więc tutaj będziemy sobie to prezentować. No tutaj ma ostatnia trasa. Jest już taki poradnik, ale on jest bardzo, bardzo, bardzo szczegółowy. Może wam się coś po prostu poplątać, możecie nie zrozumieć. No, ale mniejsza o to. Zobaczmy sobie, jesteśmy w naszej Polsce. Mamy Gdańsk, Gdynię, Elbląg, Olsztyn, no i Warszawę. No i oczywiście z racji, że mieszkam w Warszawie, weźmiemy sobie Warszawę, EPWA. OK, klikamy czarty. No i pierwsze, co nam się wrzuca w oczy. A, no i jeśli dodam jeszcze, że jeśli nie chcecie mieć, w sensie, jeśli nie chcecie, bo nawigraf jest płatny, tak? Macie jeszcze czart Foxa, co wam mogę zaprezentować, tylko poza mi, o, tu jeszcze zostało wszystko z dzisiejszego lotu. Chart Fox. Trzeba się zalogować na wakcinę. Sign in. Authorize. No i zobaczcie, też tutaj sobie wpiszę EPWA. To jest oczywiście wszystko za darmo, tylko trzeba mieć wakcinę. Macie te same zakładki, co ja. To prawda, te czarty są troszkę inaczej narysowane, ale to sobie zaraz porównamy. OK. Jesteśmy tutaj. Mamy zakładkę Star, Approach, Taxi, Seat i Ref. No i co dalej? Weźmy sobie na przykład Approach. Jeśli lądujecie w Warszawie, jeśli jesteście może nowymi pilotami, to musicie wiedzieć, od jakiej wysokości przechwytuje pas ILS. Załóżmy, że lądujemy sobie na pasie 3-3 ILS Zulu, kategoria druga i trzecia. No i odpali nam się takie coś. Czy lepszy taki lubicie? Dobra, weźmy jasne. No i tutaj mamy Wars of Poland, EPWA, Warszawa, Chopina. Tutaj widzimy kategoria druga, trzecia ILS, Zulu, runway 3-3. No ale opiszmy sobie to, co jest ważne. Między innymi macie tu napisane, zobaczcie, ILS DME, kurs 3-2-7 i częstotliwość 110-30. Macie kurs również podany tutaj, 3-2-7. Dobrze. Teraz, gdzie was przechwyci ten ILS? Wejdźmy sobie na razie tutaj. Zobaczcie, mamy napisany punkt Erlek i Whisky Alpha 529. Nad Erlek powinniśmy mieć już 3000 i powinniśmy mieć kurs 327. I z punktu Erlek Localizer już nas powinien złapać. Teraz zobaczcie, co tu mamy. Mamy taką strzałkę, która tutaj się zachodzi, taka jakby po prostu strzałka z łuku, co nie? Tutaj mamy pas oczywiście, ale to na razie nieważne. No i ta strzałka pokazuje nam, gdzie się zaczyna glide slope. Zobaczcie, tutaj ta wysokość zaczyna sobie tak schodzić. I to jest po prostu glide slope, czyli jakby automatycznie wam samolot schodzi, prawda? Co tu jeszcze można opisać? W sumie stąd już nic. Czyli gdzie was ILS po prostu weźmie i przechwyta glide slope? Nad punktem Whisky Alpha 529, ale nad punktem Erlek powinniście mieć już 3000. Z takich też istotnych rzeczy macie tutaj wartości minimum. Nie wiem, gdzie latacie, ale podejrzewam, że pewnie możliwe, że w MFS-ie, no to DA macie 4-5-4-4 dla kategorii AB, dla kategorii C-4-5-5, dla D-4-6-9, no ale D to raczej tutaj, no nie rzadkość, ale wiadomo. No jeśli latacie w X-Plane, to tutaj po prostu ta wartość, która nie jest w nawiasach, to jest bar, a wartość w nawiasach to jest radio. Dobra. Co my tutaj jeszcze mamy? Właśnie, Missed Approach. Jeśli nie uda wam się wylądować z jakiegoś powodu, macie, wznosimy się tutaj na punkt Xelto. Widzicie go? Jest tutaj punkt Xelto. OK. Później skręcamy w prawo na radiolatarnię VAR. Widzicie? Jest napisane. I mamy napisane, że wznosimy się do 3100 stóp.
No później, jak nie lecicie na ATC, no to musicie sobie radzić sami. Macie tutaj limity. Max speed nad punktem Xelto, czyli tutaj to 185 węzłów. I musicie przekraczać 2000 stóp. Mamy tutaj też runway elevation. Nie, sorry, nie runway elevation, transition level. Nie mamy, bo w sensie w Polsce transition level to jest 8500 standardowe, ale tutaj mamy by ATC transition altitude 6500. Co transition altitude, a co transition level? Transition altitude to jest wysokość, gdy po starcie przełączacie ciśnienie na standardowe, a transition level to jest wysokość, gdy już zaczynacie schodzenie do lotniska, to je właśnie przełączacie od jakiejś wysokości ciśnienie na ciśnienie lokalne. Czyli transition altitude przełączamy po starcie na ciśnienie standardowe, transition level, gdy schodzimy do lotniska na ciśnienie lokalne. Mamy tutaj też oczywiście częstotliwości, no to raczej Wam się nie zgra z VATSIM-em i VAO, no bo no, inne są częstotliwości, tak? To jest właśnie podstawowa wiedza, którą z tej mapki musicie wynieść, czyli jeszcze raz. ILS, glide slope, I-level, localizer się hiltuje od punktu Airlock już, glide slope od whisky Alpha 529, musicie mieć 3000 stóp i kurs 327 ustawiony w samolocie. Mamy wartości minima. Ok, mamy missed approach, co wtedy robicie i transition altitude. Ok, to była oczywiście mapka ILS, czyli taka najbardziej podstawowa, prawda? Ale załóżmy, że już sobie wylądujemy w tej Warszawie, no i chcemy kołować do Ostenda. No to już raczej myślę, że każdy wie, klikamy sobie zakładkę taxi. Airport to, no raczej, zaraz zobaczycie, widzicie, airport to raczej wam się tutaj niezbyt przyda. Ja sobie zawsze, jak w Warszawie ląduję, dopiero taxi roads. I zobaczcie, mamy piękną mapkę. Lądujemy na 3-3. Nie, no, w zależności od jakim samolotem jesteście, załóżmy, że opuścimy pas Oscar One, no to sobie będziemy jechać Oscar, załóżmy, że do Rękawa, Oscar One, Oscar Two, będziemy przecinać drogę Alfa i będziemy na Mike 3. Ale co dalej? Dalej potrzebujemy wiedzieć, do jakiego standa chcemy kołać, więc bierzemy sobie zakładkę Parking Stand. I mamy to wszystko, zobaczcie, jest nasz Oscar 1, Oscar 2 i że przecinamy drogę Alfa. No i ja zawsze tam w Warszawie, mój stand to jest 16, więc w tej sytuacji kołujemy Oscar 1, Oscar 2, Mike 3 i stand 16. Prawda, że łatwe? No najłatwiejsze w świecie. Dobra. I to oczywiście jest do lotów PFR i IFR. No co prawda raczej ILS-a tutaj wam approach się nie przyda, raczej wizuala się robi, prawda? Ale tak, teraz już taka część bardziej bym powiedział, no już bardziej taka, nie, też jest potrzebna, też ją powinniście znać, ale bez niej sobie też poradzicie, a jeszcze dodam tylko, że zobaczcie, jak weźmiemy taxi roads, to tutaj też mamy sobie kursy. Wszystkie 3, 2, 6, 2, 8, 8, 11, 108 i na pas 15, 146. Mamy też długość pasa w metrach. No dobra. Przejdźmy sobie może do zakładki SIT. SIT to jest ten procedura odlotowa do lotniska, a start to jest procedura odlotowa do lotniska. No ale my startujemy. Powiedzmy, że wylądowaliśmy już w tej Warszawie i chcemy z niej wystartować. W zależności jaką procedurą, powiedzmy, że lecimy do Krakowa, to chyba była Ewina, więc weźmy sobie, tu jest Ewina Ximba, Ewina 5 Delta, Ximba 6 Delta, no bo wiecie, to w zależności z jakiego pasa startujecie, no ale weźmy sobie przykładowo Ewinę 5 Delta. No i teraz tak, no co my tu mamy, no to jakaś dziwna mapka, co nie? No, no nie. Co jest Ximba 5 Delta? To jest chyba z tego co widzę dla pasa 15. No zobaczcie, tutaj jest nasza Warszawa. Pas 11, 2, 9, 3, 3, 1, 15. Startujemy. Mamy punkt whisky Alpha 401. Max speed to 200 węzłów. To jest pierwszy punkt naszego SID-a. No i później ten.
My załóżmy, że lecimy sobie na naszym Ewinę, bo Simba sobie odchodzi w tamtą stronę, płynie sobie z Wisłą, ale załóżmy, że my lecimy sobie z Ewiną. Następnie mamy punkt whisky Alfa 402 i tu sobie troszkę, zobaczcie, skręcamy łagodnie. Dalej lecimy, lecimy przez 14 mil i mamy punkt Nitki. Później z kursem 194 lecimy przez 18 mil, zobaczcie, do punktu Nipus i tu powinniśmy mieć flight level 180. Dobra. I później, już ostatni punkt, 16 minut dalej, z kursem 179, mamy punkt Ewina. I to jest koniec Stara, Sida, przepraszam, Sida. Koniec Sida, tyle. Później po prostu już macie normalną trasę, zobaczcie, tu nawet macie ten napisany. Ewina 5 Delta, macie whisky Alfa 401, bla 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 bla. No ale dobra, pewnie się zastanawiacie, co te kreski tutaj znaczą, co nie? No stąd można już przeczytać, że powinniśmy mieć tu nad punktem Nipus flight level 1180+, czyli nad punktem Nipus nie powinniśmy być niżej niż flight level 1180, powinniśmy być już wyżej. Tak samo nad punktem whisky Alfa 401 powinniśmy już być wyżej niż 1500 stóp, nie możemy być niżej. Jasne, myślę, że jest to jasne. Tu oczywiście mamy tutaj EPWA Warszawa Shopping, no i w sumie mamy też tutaj napisany runway 15. Dobrze, to już mamy omówione, to załóżmy, że kurde chcemy lecieć do tego Krakowa, no żaden problem. Tylko papa kilo kilo, trzeba sobie wpisać, cyk, enter, klikam, starty. I co? No i tym starym, kukam chyba, kukam, no mi się wydaje, że to będzie kukam. Kukam, 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 kukam. Tu jest spadka, meban, meban, kukam. Kukam 3G, 3 gol, bo to jest na pas 2-5, tak. Mamy potwierdzenie, zobaczcie, runway 2-5. No i dobrze, i co tu się dzieje? Mamy, zobaczcie, tutaj punkt Gowri i punkt kukam, ale my wlatujemy tym kukamem całym, no nie? Dobrze, więc jak my tu, no jak my tu, no jak? Mamy kukam, prawda? Wlatujemy w Stara z kursem 184 do kukam. Później 184 kurs utrzymujemy ciągle przez 32 mile, więc no naprawdę dość wcześnie się rozpoczyna ta procedura cała. Mamy, co mamy? Punkt kilo, kilo, 554, max speed 220 węzłów. Później sobie skręcamy i lecimy przez 5 mil z kursem 162. Jesteśmy nad punktem kilo kilo 556, mamy max 220 i skręcamy sobie, zobaczcie, na kurs 072. Lecimy tak przez 5 mil. Zobaczmy, czy na nawigrafie da się to jakoś odznaczać, ale coś mi się wydaje, że nie ma takiej możliwości. Full screen mode może. O. Dobra, żeby nas tam to nie rozpraszało. No i później jesteśmy nad kilo kilo 558, max speed mamy 220 węzłów, później przez 5 mil znowu kilo kilo 559, max 220 węzłów, no z tym samym kursem oczywiście 0,72 bez zmiany. No i tutaj może zagadka dla was, czy się coś z tego nauczyliście. Mamy punkt oczywiście kilo kilo 561. Teraz sobie odpowiedzcie na pytanie, z jakim speedem maksymalnie możemy tu lecieć i po zakręcie z tego punktu na kilo kilo 562 z jakim kursem będziemy lecieć i przez ile mil. Tam wam, no nie wiem, 5 sekund, 5, 4, 3, 2, 1. Jeśli odpowiedzieliście, że można mieć maksymalnie 220 węzłów i będziemy lecieć przez 5 mil, no w zaokrągleniu przez 5 mil z kursem 162 do punktu kilo, kilo 562, to mieliście oczywiście rację. Ok, no i później sobie skręcamy i tu się zaczyna robić dosyć ciekawie. Lecimy z kursem 252 przez 5 mil, ale uwaga, bo możemy mieć jakiś ruch, prawda? Możemy mieć jakiś ruch na lotnisku. Oj, coś mi tam leci, przyszło, nieważne. Jakiś ruch na lotnisku. Ojejku. I wtedy tak. ATC może dać wam holda. No i macie tutaj go
narysowanego, widzicie takie kółko. I w nim możemy mieć oczywiście maksymalnie 230 węzłów, co jest to pokazane by ATC. I zobaczcie, wlatujemy w niego z kursem 252, później skręcamy i lecimy prosto 0, z kursem 072, i później sobie skręcamy na ten kurs 252 i jesteśmy nad punktem jakim Bawsi. I możemy mieć maksymalnie to te 220 węzłów. Dobra. Dobra, to już mamy. Czyli tak. I później, wiadomo, wlatujecie już tutaj w całą tą przestrzeń. To jest chyba przestrzeń Proucha, z tego co wiem. Chyba to tu mogą latać loty KFR. No i zobaczcie, mamy to samo co w przypadku Warszawy. Mamy tego Kukama naszego. Mamy kilo kilo 544. I tam możemy mieć właśnie, musimy mieć powyżej 10 tysięcy. Widzicie? Bo jest ta kreska na dole. Jakby była na górze, to byśmy musieli już mieć mniej niż ta wysokość, tylko no nie wiem, gdzie takie lotnisko bym mógł znaleźć, szczerze mówiąc. I na punkcie Bawzy już mamy koniec. Koniec. Koniec, koniec. Później już przechwytuje nas ILS. Zobaczcie, mamy tutaj pas, więc przechwytuje nas ILS albo RNAV, albo radiolatarnia BOR. No, z trzech jedno, prawda? No, z punktem Gouri mamy tą samą sytuację. Zobaczcie, jeśli powiedzmy, że sobie wlatujemy tym punktem Gouri, prawda? Gouri 3 Golf, lecimy przez 40 mil. I co tu jest? Kilo, kilo 541 i. Też kolejne zadanie dla Was. Z jaką prędkością maksymalnie możemy tu mieć i wysokość? I co robi tak? Co to oznacza, że po prostu taka strzałka niebieska jest na dole? 5, 4, 3, 2, 1. No, jeśli odpowiedzieliście, że będziemy mieć max prędkość 220 węzłów, to dobrze i że powinniśmy mieć wysokość powyżej 10 tysięcy stóp. Co możemy również przeczytać sobie tutaj. To jest punkt kilo kilo 541. Czekaj, o tutaj go. Kilo kilo 5. O tutaj jest, widzicie? Kilo kilo 541. Mamy flight level 100 plus. No czyli musimy być w najzwyczajniej świecie, nie niżej, tylko wyżej. Okej. I zobaczmy sobie teraz, co w tym Krakowie na nas czeka. Zrobimy sobie taką powtórkę z Warszawy na ILS-a, tylko tu już musicie sobie sami odpowiedzieć. Zobaczymy, czy już będziecie wiedzieć, o co w tym chodzi, gdzie to się wszystko zaczyna. Jak nie, to jeszcze zrobimy sobie jeden przykład. To klikamy Approach, lądujemy sobie na tym 2.5, więc ILS or Localizer Runway 2.5. Okej, powiększę to sobie. No i dobra, od czego tu zacząć? Najpierw może od tych najbardziej podstawowych rzeczy. Czyli sobie najbardziej podstawowe to, no werba się raczej wam sama częstotliwość da, najbardziej podstawowe to jest to ta tutaj tabelka, gdzie macie narysowane schodzenie po prostu. I teraz tak. Dam wam zadanie. Zobaczcie, mamy punkt ofuk, prawda? Teraz zadanie dla was. Słuchajcie, nad punktem ofuk, jaką mamy mieć planową wysokość i z jakim kursem my już mamy lecieć i nad punktem kilo kilo 362, jaką mamy mieć wysokość, gdzie się zaczyna ten ILS, gdzie nas przechwytuje glide slope. Damy, nie wiem, no też 5 sekund, bo to jest dosyć łatwe. 5, 4, 3, 2, 1. Jeśli odpowiedzieliście, że nad punktem ofuk mamy mieć no 4000 stóp, odpowiedzieliście dobrze. Jeśli mamy lecieć z kursem 252, tutaj też odpowiedzieliście dobrze. I oczywiście nad kilo kilo 362 rozpoczyna nam się już glide slope i mamy mieć tu 3000 stóp. Mam nadzieję, że jest to proste. To mamy zaliczone. Teraz sobie może ten, co zrobimy. Zrobimy sobie minimasowy na to. Ok.
Załóżmy, że lecimy. No załóżmy, że akurat teraz lecimy Boeingiem, ok? Ok. Więc Boeing to kategoria C. Więc, no powtarzam się, więc. Więc, i skoro to kategoria C, to dla Boeinga 737, jakie będzie tu minimum? Uwaga, baro, baro, nie żadne rady, tylko baro. 3, 2, 1, tak, 1100, kurde, mówię jak w jakichś bajkach mam, ale jeśli odpowiedzieliście 1100, to tak, bo baro jest to bez nawiasów, a radio jest w tych nawiasach. Okej. Okay. Właśnie tutaj. Tutaj myślę, że wszyscy już będą wiedzieli, jeśli uważnie słuchali. Jaką częstotliwość ma ILS tutaj na pas 2.5 w Gdańsku i jaki kurs? No oczywiście, że 110.30 i kurs 2.5.2. Teraz sobie... O, Transition Altitude, no to już samo pisze, to nie będziemy. Ale co zrobić w przypadku Mist Approach? To możesz być troszkę bardziej... No, troszkę bardziej skomplikowane. Mam nadzieję, że ten Mist Approach nigdy wam się nie zbadaszy oczywiście, ale mogą być takie warunki. Także macie 10 sekund, żeby rozkodować to, co robimy w przypadku Mist Approach. Pisze samo, jest napisane samo, ale 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Koniec. Ok. Więc co? Jeśli odpowiedzieliście, uwaga, ten tutaj prosto do kilo, kilo 383. Ile możemy zaobserwować tutaj kilo, kilo 383. I następnie później skręcamy w prawo z maksymalną prędkością 220 węzłów z headingiem 346. Zobaczcie, mamy tu wszystko narysowane. 346 heading skręca w prawo nam samolot. I że wznosimy do 4000, a później jesteśmy dyrektowani przez ATC, którego może nie być. Choć jeśli lecicie na IWO, to tam raczej będzie na Krakowie, umówmy się. No to oczywiście odpowiedzieliście w 100% perfekcyjnie i dobrze. Ok. Jeśli ktoś jeszcze tego nie rozumie, no to niedobrze. Dlatego jeszcze sobie zrobimy przykład, może możliwe, że na Gdańsku załóżmy. A no i tutaj oczywiście mamy jeszcze informację, że nad punktem Babsi powinniśmy mieć 5000 stóp, ale to już każdy wie, prawda? Prawda. Wyjdźmy sobie z full screena. Oj, coś nie mogę. O, dobra. I pójdźmy sobie na EcoPapa, ale w sumie jeszcze sobie powtórzymy SID-y, bo chcemy wylecieć z tego Krakowa, tylko nie wiem jaką procedurą się tam wylatuje, ale załóżmy, że Kukamem, więc szukamy Kukam 4 Juliet, bo on z tego co pamiętam jest dla pasa 2.5, będzie tu Kukam, czekajcie. Coś go nie mogę znaleźć. To załóżmy, że będzie Nawór albo Pobok. Jak to wygląda? O, Nawór będzie odpowiedni, bo tam leci Gdańsk, prawda? Jezus, przecież Kukam tu nieważne. Ok, full screen. Mamy oczywiście informację, że jest to Kraków, Balice, Kraków, Poland. I co? Ej, co? No właśnie, no i co? To wy mi powiedzcie, co? Na początku tak. Na początku wam powiem. Odlatujemy z pasa z kursem 252 i 5 mil tak lecimy, a później co? Później co tu się dzieje? Wiecie? No powinniście już wiedzieć. Także dam wam pytanie do was. Takie pytanie już było, ale zadam jeszcze raz dla tych, co nie wiedzieli. Nad punktem kilo, kilo 5, 9, 9. Jaki mamy mieć max speed, jaką mamy mieć wysokość, z jakim kursem będziemy lecieć, jak skręcimy już do tego punktu kilo kilo 606 i przez ile mil będziemy lecieć do punktu kilo kilo 606. 5 sekund. 5, 4, 3, 2, 1. Ok. Czyli jeśli odpowiedzieliście,
że od punktu, że nad punktem kilo, kilo 599 mamy mieć maksymalnie 230 węzłów i powyżej 3000. To jest pierwsza część. Dobrze, ale jeszcze było w pytaniu, z jakim kursem będziemy lecieć do kilo, kilo 606 i przez ile mil? Jeśli odpowiedzieliście, że z kursem 342 przez 5 mil, to oczywiście też było dobrze. Mam nadzieję, że teraz już wszyscy wiedzą. Od kilo kilo 606 skręcamy sobie na kurs 024 i przez 12 mil w zaokrągleniu lecimy do kilo kilo 611. Te gwiazdki, jakbyście jeszcze nie wiedzieli, to są te punkty, takie gwiazdki. Od kilo kilo 611 lecimy sobie przez 14 mil z headingiem 001 do punktu kilo kilo 631 i tu już powinniśmy mieć powyżej 10 tysięcy stóp i możecie lecieć sobie albo na pobok, albo na nawór. My lecimy na ten nawór, więc jeszcze prosto. Więc przez 27 mil, zobaczcie, nie podali nam to kursu, więc kurs obowiązuje ten sam, co tu jest, czyli 001. Lecimy przez 27 mil do tutaj punktu nawór, do tej gwiazdeczki i wychodzimy sobie z Sida Krakowskiego. Przeteleportujemy się teraz magicznie do Gdańska. Nowy NATO. PGD, mamy Gdańsk, Lech Wałęsa. No i my lądujemy, więc weźmiemy sobie Stara, weźmiemy Oslo 3 Tango, ok. O, to jest bardzo dobre lotnisko, bo widzę, że mamy tutaj nawet kreseczki na dole. Więc najpierw, żeby was z tymi kreseczkami oswoić, to przeczytajmy sobie tutaj, co mamy. Lądujemy Oslo 3 Tango, żeby nie było. Srok 3 Tango i widzicie, pierwsze co się wrzuca w oczy to w nawiasach kilo 250, widzicie tutaj, i flight level 120 minus. I zobaczcie, że nad punktem Oslok jest kreska na górze, czyli powinniśmy mieć już poniżej, nie wyżej, ponieważ nie mamy kreski na dole, tylko poniżej flight levela 120, ponieważ mamy kreskę nad tą wysokością. Mam nadzieję, że to rozumiecie. Ale zobaczcie, że nam jeszcze się pojawiają takie dwie kreski. Co to oznacza? No zobaczmy sobie. GD 909, Golf Delta 901. O, tutaj. I co to oznacza? No myślę, że już wiecie. Skoro kreska nad punktem, to jest, że mamy mieć poniżej flight levela 120, kreska na górze. A jak mamy kreskę na dole, to mamy mieć już powyżej danego poziomu lotu. No to dwie kreski oznaczają oczywiście nic innego, że musimy tutaj mieć 5000 stóp, nie więcej, nie mniej, idealnie 5000. Tak tutaj w Gdańsku to u nich wygląda właśnie. Więc idziemy sobie po kolei. Latujemy w Oslok z jakim speedem i z jakim flight levelem? Dokładnie, ze speedem max 250 i z flight levelem poniżej 120, 1200 stóp, poniżej 12000 stóp, poniżej. Latujemy z kursem jakim? Zgadza się 356. Przez ile mili lecimy do punktu Golf Delta 933? Zgadza się przez 10,5 mil. I później mamy Golf Delta 933. I co tu mamy? Mamy kolejnego holda, którego może już sami rozkodujecie, więc powiedzcie mi, z jakim kursem wlatujemy w tego holda, jaką możemy mieć tam maksymalną prędkość i jaki kurs będziemy mieć, jakby zakręcimy już o 180 stopni. No mam na to 5 sekund. Uwaga, 5, 4, 3, 2, 1. Poprawna odpowiedź jest taka, że wlatujemy z kursem, zobaczcie, 3, 5, 6, nic nam się tu nie zmienia, 3, 5, 6. Później skręcamy na kurs 176, jeśli tak odpowiedzieliście, to jest dobrze. No i później już kontynuujemy. Jeśli odpowiedzieliście, że maksymalna prędkość to 230 węzłów, mieliście oczywiście rację. Bo zobaczcie, to jakbyśmy lecieli bez tego holda, to max speed możemy mieć 250, ale jeśli już wlatujemy w tego holda, to max speed zmienia się nam na 230 węzłów. Ale kontynuujmy dalej, jak widzicie, skadding z kursem 356 przez ile? W zaokrągleniu 11 mil, dokładnie.
Znajdujemy się nad punktem Golf Delta 932 z jakim maksymalnym speedem? 220 węzłów dokładnie. I później lecimy do punktu Golf Delta 931 przez ile mil i z jakim kursem? Dokładnie z kursem 287 i przez 6,5 mil. No ja wiem, że trochę się czujecie jak w jakiejś kurde dorze. Dora i przyjaciele w bajce. No ale sorry. Mam nadzieję, że chociaż coś z tego się nauczycie. No i dobra, jesteśmy nad punktem jakim? Jakim? Golf Delta 931. Dokładnie. Jaki mamy mieć tu max speed? 220 węzłów możemy mieć maksymalnie. No i fajnie. Później sobie skręcamy na kurs 0,17. Zobaczcie, tutaj mamy kurs 0,17. To takie mamy kółeczko, czyli tu mamy kurs. Przez 5 mil 5.0 lecimy tutaj do punktu Golf Delta 909. Max speed 220 węzłów. I mamy, zobaczcie, dwie kreski. Czyli mamy mieć tą wysokość. Nie niżej, nie wyżej. 5000. Później sobie skręcamy na kurs. Zobaczcie, jest napisane 107. Bo możecie się zastanawiać, czy ten. Gdzie jest ten. Bo możecie sobie się pomylić i na przykład, że podacie odległość w milach, odległość ten, jako kurs. No, ale to raczej nierealne, że 107 mil będziemy lecieć tak, prawda? No, ale żebyście się tak nie pomylili, to kurs jest zawsze tam, gdzie jest takie malutkie kółeczko. Więc mamy kurs 107 i 5.0 mil. Lecimy do punktu, a jakiego? Golf Delta 908, zgadza się. Max speed mamy mieć oczywiście 220 węzłów, znaczy możemy, nie mamy. Teraz powiedzcie mi, jaką mamy mieć tu wysokość i czy możemy być wyżej, czy możemy być niżej. Jeśli odpowiedzieliście, że nie możemy być ani wyżej, ani niżej, mamy mieć tu 5000 stóp, bez gadania, ma być tyle. To odpowiedzieliście oczywiście dobrze. Później lecimy sobie przez 5 mil. Kursu nam nie podali, bo zobaczcie, jest taki sam 107, lecimy w końcu prosto. Mamy Golf Delta 907 z max speed. Możemy mieć maksymalnie 220 węzłów. I jaka wysokość? 5000 stóp. Nie wyżej, nie niżej. Bo mamy dwie kreski. Dwie kreski oznaczają nie wyżej, nie niżej. 5000 stóp. Kreska na górze oznacza mniej niż 5000 stóp na przykład. Kreska na dole oznacza wyżej niż na przykład 5000 stóp. Prawda, że jest to proste, prawda? Ale później lecimy przez te 5 mil do punktu Golf Delta 906. Maksymalnie możemy mieć 210 węzłów i mamy mieć 5000 stóp, bo są dwie kreski. A później nad z kursem 0,17 przez 5 mil do Golf Delta 904 z max speedem 210. Musimy mieć 5000 stóp, bo są dwie kreski oczywiście. Skręcamy później sobie na kurs 290. Lecimy przez 5 mil i jesteśmy nad punktem Golf Delta 903 z maksymalnym speedem 210. I musimy mieć tu 210. I musimy mieć tu maksymalnie 210 węzłów i maksy, nie maksymalnie. I musimy mieć tu, nie ma gadania, nie wyżej, nie niżej. Musimy mieć 5000 stóp. Mamy oczywiście informację, że jest to dla pasa 2.9, zobaczcie. R, W, Y. To jest skrót od runway oczywiście. 2.9, ok. Możliwe, że to trwa, możliwe, że ten hit stary trwał najdłużej. Ja mam nadzieję, że tak to wytłumaczyłem teraz, że już wszyscy wiedzą. Nie ma osób, które nie wiedzą, ok? Wszyscy wiedzą. Jak nie wiecie, to cofnijcie sobie film. Zrozumiecie. A, no i oczywiście zobaczcie, tutaj mamy pas. No dobra, lądujemy w tym Gdańsku. Bierzemy sobie ILS kategoria druga, trzecia do 2.9. I teraz już powinniście wszyscy wiedzieć, co tu się znajduje i co tu robić. Wszyscy bez wyjątku. Nawet ktoś nowy, wszyscy. Ale oczywiście sobie wyjaśnimy jeszcze raz. Zobaczcie, mamy tutaj ten punkt Golf Delta 903, na który nam się skończył start. Prawda? Zobaczcie. Tutaj byliśmy i zobaczcie. Oj, sorry, nie tu. Tutaj. I zobaczcie, był Golf Delta 903. Tutaj ten ostatni nasz punkt. No i się znaleźliśmy nagle tutaj na podejściu ILS i mamy ten punkt nasz. I mamy też napisane, że 5000 osób mamy mieć. Ok. Przez 5 mil lecimy do punktu
IPLAM i tu już nie będziemy mieć wysokości, ale wysokość będziemy mieć tutaj na dole w tej takiej tabelce. Podzielmy to sobie na części. Tutaj mamy tabelkę numer 1, o tutaj, o, o. Tutaj część druga, tabelka 2. Tutaj część trzecia, tabelka trzecia. I na samym końcu część czwarta, tabelka czwarta. No to w tej drugiej tabelce tutaj mamy oczywiście co? Częstotliwość i kurs. Kurs wynosi ile? Tak, 287, a częstotliwość 110,30. Ok, mamy tutaj nasz Gold Delta 903. Część trzecia, tabelka trzecia. Nad punktem IPLAM, zobaczcie, tutaj w drugiej tabelce mamy IPLAM, ale nie mamy wysokości. W trzeciej tabelce tą wysokość mamy. Punkt IPLAM 4000 stóp. Później sobie schodzimy z kursem, jakim 287, oczywiście bez zmian. Jesteśmy nad punktem Golf Delta 902, zobaczcie, w drugiej tabelce mamy te punkty, wysokości nie. Nad Golf Delta 902 ile powinniśmy mieć? 3000 stóp, bo zobaczcie, mamy tutaj takie szare pionowe kreseczki i mamy tutaj tą wysokość 3000 stóp i taka powinna być. I nad jakim punktem nas przechwytuje Glide Slope? Tak, nad punktem Golf Delta 941. Ok. Oj, musiałem silnie przełknąć, nieważne. Mamy też tabelkę tą tutaj, czwartą, tak zwaną, tak się nazywamy. Ok, kategoria druga ILS. I teraz sobie załóżmy, że lecimy Dreamlinerem. Dreamliner ma kategorię D, jeśli się nie mylę. No, powiedzmy, że D. To jakie będzie miał tutaj radio? Nie baro. Jakie będzie miał tutaj radio? Kategoria D. Tutaj ta część. Jeśli odpowiedzieliście ten. Jak to się nazywa? Jeśli odpowiedzieliście, że powinien mieć, że radio to 112, to macie oczywiście rację. Tutaj jeszcze mamy Mist Approach. I w Mist Approach tak. Co? No, odpowiedzcie. Co robimy w przypadku Mist Approach? Ok. Dałem wam czas. Jeśli odpowiedzieliście, lecimy na 3000 stóp. No to tylko tyle sąd wynika, więc mieliście rację. Bo nic więcej tutaj nie mamy napisane, żadnych informacji więcej. Tylko, że mamy zostać podirektowani. Okej, chyba koniec. Słuchajcie, tak teraz patrzę, że to koniec. Taksi już znamy. Okej. To jest chyba koniec. To już jest koniec. Nie ma już nic. Przebrnęliśmy, słuchajcie. Okej, nie wiem ile trwał ten film, ale chyba długo. Mam nadzieję, że już rozumiecie te rzeczy. Przede wszystkim tego ILS-a, gdzie się zaczyna i w ogóle. I te też inne, które wam powiedziałem. Czyli między innymi Seed i Star. Powiem wam, że ja nic nie piłem. Podczas tego chcemy się już bardzo pić, więc będę się już z wami żegnał. Kurde, jak mnie gardło już boli. Obyście coś z tego wynieśli. Jeśli czegoś się chociaż trochę z tego nauczyliście, to proszę zostawcie łapkę w górę. Możecie też subskrypcję. Będzie mi bardzo miło. Mój głos cię naprawi. A ja co? Żegnam się z wami. Widzimy się w kolejnym filmie. Trzymajcie się. Do zobaczenia. Miłego dnia, wieczoru. Nie wiem, kiedy to oglądacie. Cześć.